Cześć, nie wiem czy słyszałeś, ale nauka języka niemieckiego czy jakiegokolwiek nie musi być związana ze stresem. Może być też przy tym humor. Ja jestem Wojtek i na tym kanale się możesz nauczyć języka niemieckiego. A w tym odcinku niemieckie idiomy i mowa potoczna. No tak jak zawsze, lecimy z koksem. To jest naprawdę szaleństwo. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Jestem totalnie wykończony. Ich bin total im Eimer. Tak, jakby jestem całkowicie w wiadrze. Ich bin total im Eimer. W tym odcinku mam coś nowego, wyjaśnienie. Przeczytam dla ciebie, jeżeli jesteś w wannie, czy samochodem. Im Eimer sein oznacza być bardzo zmęczonym lub wyczerpanym. Wyrażenie pochodzi z języka rzemieślniczego. Rzemieśl niczego. Rzemieśl niczego. Gdzie zepsute narzędzia wrzucano do wiadra, czyli AMA? Nie jesteś sam, który ma problemy w wymowie jakiegoś obcego języka. W Polski nie jest co mnie obcy, ale takie słowo tak. Kurzasz mnie. Du gest mir auf den Keks. Du gest auf den Keks. Tak jakby idziesz mi na ciastko. Du gest auf den Keks. Wyjaśnienie jemanden auf den Keks gehen oznacza irytować kogoś lub przeszkadzać. Pochodzenie jest nieznane, ale Keks jest tu używany jako metafora czegoś irytującego. To nie dla mnie. Das ist nicht mein Ding. Das ist nicht mein Ding. Cokolwiek by to mogło być, tak? To nie dla mnie. Na przykład e, szybka jazda samochodem. Das ist nicht mein Ding. Sk skaczenie bungee. Das ist nicht mein Ding. Coś nie gra, da ist der Wurm drin. Da ist der Wurm drin. Czyli tam w środku jest tak jakby glizda. Glizda czy, czy jakiś robak, wiecie o co chodzi? Da jest ty A wyjaśnienie da z tych oznacza, że coś nie działa lub coś poszło nie tak. Werszenie pochodzi prawdopodobnie z leśnictwa, gdzie drzewo zarażone robakami chorowały. Drzewa, przepraszam, drzewa chorowały. Powiedz wprost. Jedzma pura bajnej fyszy. Jetzt ma Butter bei die Fische. Ja tak specjalnie to mówię, to pochodzi z Norddeutschland, czyli z północy Niemiec, gdzie oni mają i tak inny dialekt. Jetzt ma Butter bei die Fische. To też nie jest gramatycznie, ale tak oni to po prostu mówią. A wyjaśnienie jest takie: Butter bei die Fische oznacza przejść do rzeczy lub mówić jasno. Wyrażenie pochodzi z północnych Niemiec, gdzie masło. Serwowano do ryby, aby danie było kompletne. Czyli buta die Fische, powiedz naprawdę o co Ci chodzi. Bo gadasz w lewo, w prawo, a nie wiem, co chcesz mi naprawdę powiedzieć. Buta bari Fische. Mam dosyć tego, ich habe die Nase voll. Ich habe die Nase voll. I to można jeszcze, że tak powiem, stopować, powiedzieć, ich habe die Nase gestrichen voll. Czyli jakbyście mieli oszklankę i gestrichen voll to by było... Dotąd, czyli tak na maksa. Ich habe die Nase voll. Trafiłeś w sedno. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Wyjaśnienie. Den Nagel auf den Kopf treffen oznacza trafnie coś opisać. Wyrażenie pochodzi z rzemiosła, gdzie trzeba było dokładnie trafić w gwóźdź. Muszę to ogarnąć. Ich muss das in den Griff bekommen. Ich muss das in den Griff bekommen. Ich muss das in den Griff bekommen. Alle Tommy Umknäuer, das ist mir durch die Lappen gegangen. 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 Durch die lappen, gegangen. Wir nicht. durch die lappen gehen. Oznacza coś. pochodzi z języka myśliwskiego, gdzie lappen, czyli Były kawałkami tkaniny używanymi do napędzania zwierząt w okre określonym kierunku. Jeżeli ci coś przeszło do ści czyli uciekło ci pomiędzy tymi szmatami, to nie ma. Wek. Nie ma. Du nimst es wohl auf die leichte Schulter. Schulter, ramię. Du nimst es wohl auf die leichte Schulter. Du nimst es wohl auf die leichte Schulter. Wyjaśnienie etwas auf die leichte Schulter nehmen oznacza nie traktować czegoś wystarczająco poważnie pochodzenie prawdopodobnie z wojska gdzie ciężary noszono na ramieniu ale to jest tylko takie hmm, z drzwi może a nie trzeba niekoniecznie um, czyli tu nimmst etwas auf die leichte Schulter jak już przed chwilą powiedziałem że ktoś coś tak tak bierze nie na 100% poważnie coś takiego miałem szczęście ich habe schwein gehabt ich habe Schwein gehabt. Miałem świnie. Ich habe Schwein gehabt. Mieć świnie oznacza mieć szczęście. Wyjaśnienie Schwein haben oznacza mieć szczęście. W średniowieczu świnia była cennym zwierzęciem, które przyniosło szczęście i dobrobyt. Daleko temu. Da dawno temu. Mam u niego, u niej, u kogoś fory. Um, ich habe bei ihm einen Stein im Brett. Ich habe bei ihm...

Ich weiß von nichts. Mein name jest Hase. Ich weiß von nichts. Wyjaśnienie. Mein name jest Haze. Ich weiß von nichts oznacza udawanie, że się wie o czymś, że się nie wie o czymś, lub że nie ma się z tym nic wspólnego. Wyrażenie pochodzi z XIX wieku. W internecie pisze 1854, coś takiego, kiedy student o nazwisku Haze przed sądem twierdził, że on niczym nie wie. Und wtedy powiedział: Mein Name ist Hase. Ich verneine die Generalfragen. Ich weiß von nichts. ist rozwiązanie: Das ist doch nicht das gelbe vom Ei. Also, das ist nicht das gelbe vom Ei. Das ist nicht das Gelbe vom Eye. Wyjaśnienie. Nicht das Gelbe vom Eye oznacza, że coś nie jest idealne. Wyrażenie pochodzi z XIX wieku, kiedy żółtko jaja uważano za szczególnie odżywcze i wartościowe. Jestem całkowicie zdezorientowany. Ich bin total von der Rolle. Ich bin total von der Rolle. Ich bin total von der Rolle. I wyjaśnienie. Von der Rolle sein oznacza być zdezorientowanym lub wytrąconym z równowagi. Wyrażenie pochodzi prawdopodobnie z żeglugi, gdzie rolkak kontrolowała równowagę statku. To nie moja sprawa. Das ist nicht mein Bier. No, typowo niemieckie. Das ist nicht mein Bier. Piwo. Bier. Nie Bier. Jak ten kawał taki jest że ze Śląska chłopak przyszedł do Lidla i tam pisał obierno to, że ich bro, nie? Ja. Das ist nicht mein Bier. Wyjaśnienie. Das ist nicht mein Bier oznacza, że coś nas nie dotyczy. Wyrażenie pochodzi z Niemiec, gdzie piwo było prywatnym dobrem. Vorsicht, Vorsicht nie do końca, um, nie, nie do końca to się może zgadzać. To jest takie bardziej mwah, coś z internetu. Ja. Koniec zabawy. Jest ist Schluss mit Lustig. Jest ist Schluss mit Lustig. Jak chcecie dziecku powiedzieć, bo jesteście, jesteście takie twardziele i, i, i e, jak to się mówi, taki rygor. Jetzt ist Schlussmittlustig. Dziecko skacze po kanapie, ty to mówisz 10 razy, proszę przestań, a dziecko dalej skacze. Jetzt ist Schlussmittlustig. Albo liczysz 1, 2, 3. Dziecko ma już 8 lat i wie, że... Danach pas tne, nic się nie stanie i skaczę dalej. Rozumiesz? Nie mogę na to wpaść. Ich stehe auf dem szlauch. Ich stehe auf dem szlauch. Szlauch to wąż. Niektórzy mówią w Polsce, jeżeli dobrze słyszałem, szlauf przez f. Szlauf. Nie wiem czemu, ale mówią szlauf. Bo usłyszeli może, nie wiem, obojętnie. Stać na szlauchu, jak ktoś ci coś, Tłumaczy, Ty e, tak jakby, e, no kum, nie, nie kumasz, przez moment, i tak jakbyś stał na szlauchu, ale jakbyś zeszedł, to by informacja przeszła. Wiecie o co chodzi? Wyjaśnienie b, e, brzmi tak. A w tym szlauchcie oznacza nie rozumieć czegoś w danym momencie. Pochodzenie wyrażenia jest związane z pracami rzemieślniczymi, gdzie zablokowany wąż utrudniał pracę. Tak to działa. So läuft der Hase. Czyli tak biegnie zając. So läuft der Haze. So läuft der Haze. A wyjaśnienie brzmi tak. So läuft der Haze oznacza, że ktoś tłumaczy, jak coś działa, lub jak naprawdę wyglądają rzeczy. Pochodzenie jest niejasne, ale może pochodzić z polowań, gdzie trzeba było przewidzieć ruchy zająca. Czyli um, ten, co strzela, jaką się nazywa. Poczekaj. Um, myśliwy. Myśliwy. Wie, jak biegnie zając, jest w stanie w odpowiednim momencie strzelić i w dobrym kierunku strzelić, żeby trafić tego zająca, czyli haze. So läuft der Hase. Jeżeli jesteś gdzieś nowy, dajmy na to w firmie, no, gdziekolwiek jesteś nowy i nie znasz się tam, to ktoś e, tobie może powiedzieć: Ich zeigt dir, wie der Hase hier läuft, wie hier der Hase läuft. Czyli. Jak ten hase, jak ten zając tu biegnie, czyli po prostu pokażę ci o co chodzi, gdzie jest to czy tamto, yy, i to mogą być różne sytuacje. Albo yy, mówisz z kimś, to jest ten nowy, device, weiß noch wie, wie der czyli to jest ten nowy, on jeszcze nie wie, yy, o co tu kawam. O, tak można by było powiedzieć. Ale teraz po tych 20 zdaniach wy wiecie wideahazeloyf, czyli jak biegnie zając, bo możecie sobie to jeszcze parę razy posłuchać i możecie zagiąć niejednego Niemca. Dziękuję Wam za setki komentarzy, za ostatni filmik i tysiące komentarzy za tych ostatnich. Mam nadzieję, że wpadniecie znowu do mnie. Ja mówię do widzenia, dobranoc, do następnego razu, Wasz Wojtek.